Rola placówki jest cały czas istotna w procesie obsługi klienta, w procesie doradztwa i sprzedaży. I ta placówka, biorąc pod uwagę to, jak wygląda dzisiaj i jakie jest zainteresowanie klientów banku tymi kanałami pozaplacówkowymi, musi się trochę zmienić i musi trochę zacząć przypominać ten sposób bankowania pozaplacówkowy. Jeśli pomyślimy o sposobie bankowania, o tym banking experience, jaki klient ma, korzystając z aplikacji mobilnych czy z bankowości internetowej, to tam zarówno poziom zadowolenia z tego typu kanału i jakość obsługi są troszeczkę wyższe niż w klasycznej placówce. Więc moim zdaniem rola klasycznej placówki będzie migrowała trochę w kierunku takiego customer experience, jaki znamy dzisiaj z pozostałych kanałów komunikacji z klientem. Będzie tam zdecydowanie więcej nośników cyfrowych. Nie będzie klasycznych drukowanych plakatów, nie będzie ulotek marketingowych, takich jakie znamy dzisiaj z placówek bankowych. Będą natomiast ekrany, duże i małe, na których będziemy mogli prezentować treści marketingowe, ale będziemy mogli także sprzedawać produkty finansowe na tych ekranach. Nie będziemy wykorzystywać papieru i długopisu, będziemy wykorzystywać tablet po to, żeby narysować, zasymulować pewne procesy finansowe, jakie będą się odbywały. Nie będziemy podpisywać w takiej ilości dokumentów oficjalnych i formalnych, jak dzisiaj podpisujemy. Umowa na 10 stron i na 100 stron załączników. To dzisiaj nie jest, to dzisiaj jest rzeczywistość, natomiast ta rzeczywistość w przyszłości będzie wyglądała trochę inaczej z wielu powodów. Każdy chce być zielony, każdy chce oszczędzać energię, nie tylko ze względów PR-owych, ale też ze względów czysto ekonomicznych. W związku z czym bardzo łatwo wyobrazić sobie, że ten klasyczny proces obsługi dokumentów zostanie przeniesiony też w taką erę bardziej cyfrową. I o ile łatwo wyobrazić sobie podpisanie umowy na papierze, o tyle 100 stron załączników można podpisać na tablecie. Można jakby zarządzać tym w zupełnie inny, bardziej ucyfrowiony sposób. Tu też trzeba wziąć pod uwagę sposób myślenia o placówkach, o tym, że mamy coraz więcej rodzajów placówek. Są takie placówki flagowe, gdzie wielkość placówki musi być znacznie większa. Tych ekranów może być tam dużo, natomiast będzie tam na pewno ten klasyczny moment obsługi klienta, ten klasyczny moment konsultacji z klientem, gdzie będziemy mieli ludzi, którzy będą w interakcję z nami jako z klientami wchodzili i będą tylko wykorzystywali narzędzia technologiczne do tego, żeby poprawić customer experience użytkowników. Natomiast będą też powstawały placówki i to już dzisiaj widać na rynku, które będą całkowicie bezobsługowe lub prawie bezobsługowe. I to będą faktycznie placówki upakowane ekranami, narzędziami technologicznymi, które sprawią, że klient banku będzie w stanie sam wykonać wiele operacji bez konieczności interakcji z człowiekiem. Wydaje mi się, że te kluczowe elementy to jest wchodzenie w erę bankowania nowych pokoleń, które wychowały się na smartfonach. Teraz dzieci, trafiając do szkoły podstawowej, często mają już smartfon bardzo wysokiej klasy i przyzwyczajają się do tego, że pracują z tym urządzeniem na co dzień. Tworzymy właśnie konsumentów cyfrowych XXI wieku. Mnogość kanałów, w jakich ci konsumenci na co dzień się poruszają, ta ilość szumu informacyjnego sprawia, że to są zupełnie inni konsumenci niż nasi rodzice i nasi dziadkowie. Ci ludzie muszą mieć informację dostępną tu i teraz natychmiast i ci ludzie dzisiaj tą informację mają dostępną. Kupują w ten sposób podręczniki, urządzenia elektroniczne, kupują wiele rzeczy tak zwanych retailowych i zaraz będą w ten sam sposób kupowali usługi bankowe. Już dzisiaj, kupując ubezpieczenie samochodu, korzystamy z porównywarek, gdzie możemy dostać najtaniej OC i AC. A już dzisiaj, starając się o kredyt hipoteczny, porównujemy marże banków w różnego rodzaju porównywarkach. I ten trend będzie się pogłębiał. Jesteśmy dobrze poinformowani jako konsumenci, będziemy jeszcze lepiej poinformowani. I tutaj rola tej cyfrowej placówki, która będzie w stanie przekazać nam informacje w podobny sposób jak internet, będzie rosła.